Siemaneczko widzowie, witam was wszystkich serdecznie w kolejnym filmiku z Polish F1 Series. Tak jest, już powracamy z kolejną rundą, ponieważ no teraz wyścigi są we wtorki i w czwartki, a wczoraj wrzucałem filmik z piątej rundy. Przed nami jest runda szósta Grand Prix Kanady. No Monako, poprzednia runda no nie poszła po mojej myśli, przede wszystkim kwalifikacje, tam nie udało się zakwalifikować do Q3, a wyścigu na pierwszym lapie, na pierwszym zakręcie doszło do incydentu. No i potem spadłem na ostatnie miejsce, musiałem się przebijać i finalnie dojechałem na P7, no ale to nie jest jakiś wymarzony wynik, wiadomo, więc chciałbym odwrócić swoją sytuację w mistrzostwach. Jeszcze jest sporo wyścigów do końca, aktualnie jestem chyba na P7 przed tą rundą. Także zobaczymy, no Kanada tor, który bardzo lubię w tej grze. W poprzednich edycjach nie siedział mi ten tor, ale w tej edycji siedzi i to mocno. Także będziemy lecieć z kwalifikacjami i miejmy nadzieję, że powalczymy tutaj o podium, a nawet o zwycięstwo. Także rozpoczynamy kwalifikacje. Jak widzicie, słońca może nie ma, jest troszeczkę pochmurnie, ale nie będzie padać deszcz. Nie będzie padać deszcz w kwalifikacjach i nie będzie padać deszcz w wyścigu. Więc suche warunki i zostało 4 minuty do końca, zostały 4 minuty do końca sesji i aktualnie jestem na P9, więc wygląda to tak średnio, nie? Ale pierwsze okrążenie było średnie po prostu. I w końcówce wyjechałem na tych samych oponach użytych, żeby nie zużywać kolejnych kompletów opon, żeby zaoszczędzić oczywiście nowe komplety opon na resztę kwalifikacji, więc jadę na użytych oponach z pierwszego przejazdu. No i gdzieś tutaj już odzyskałem czas, jak widzicie, dosyć sporo, półtorej dychy na minusie. No i teraz kolejna szykana, tutaj właśnie jest sporo tych szykan, gdzie trzeba mocno jeździć po tych tarkach, dlatego ważne jest ustawienie zawieszenia na bardzo miękkie, no żeby po prostu zawieszenie absorbowało te wszystkie nierówności. Teraz nawrót, tutaj ważna jest rotacja i na wyjściu bardzo dobra trakcja, prawie dwie dychy na minusie. Odpalamy DRS, no i przed nami słynna szykana, a po niej ściana mistrzów. Także tu jest ważne, żeby tę szykanę przejechać jak najbardziej na wprost. Mocno ją przyciąć i jak widzicie to się udało. 0,3 na minusie, aż dychę zyskałem w szykanie. 1,8527, co daje mi P4 w Q1. Co prawda, no strata 3,5 dychy do Piotrka Stachulca to dużo, ale Piotrek Stachulec tutaj na tym torze jest mega mocny, to jest chyba jego ulubiony tor w całej grze. No i przechodzimy do tego feralnego Q2, bo jak wiecie widzowie, zawsze miałem problem z Q2 w tym sezonie, jeśli chodzi o kwalifikowanie się na oponach medium. Aktualnie jestem na P2, jak widzicie, i zostało, nie jestem pewien, chyba zostały 3 minuty do końca sesji? Ale nie widzę tak dokładnie stąd. No ale jestem na drugim okrążeniu pomiarowym. Drugi raz wyjechałem na tych medach i jestem na P2, więc wygląda to spoko. Więc te pierwsze okrążenie nie było złe. 1,8900, ale wiem, że można pojechać tutaj szybciej. Także przejeżdżałem przez te szykany. Rozpoczęliśmy teraz drugi sektor. I ogólnie tutaj w Q2 z Przemkiem, moim teammate'em, postanowiliśmy, że będziemy sobie dawać slipstream, czyli cień aerodynamiczny na tej najdłuższej, prostej, żeby no po prostu zyskać troszeczkę jeszcze czasu, żeby być szybszym na prostych odcinkach. Na tej tylko jednej prostej. Rekord w drugim sektorze i 0,2 na minusie i teraz jak widzicie dojechaliśmy do mojego teammate'a i łapię się w ten cień aerodynamiczny. I on jest naprawdę zrobiony bardzo dobrze, także tutaj świetna choreografia wykonana w przypadku tutaj Przemka i przejeżdżałem przez szykanę, tutaj też sporo zyskałem, 0,3 na minusie i bez problemu to będzie pierwsze miejsce, minuta 8,601 i wiedziałem, że spokojnie to starczy, żeby przejść do Q3, więc już byłem spokojny o to. I tutaj pod koniec okrążenia oczywiście ja się odwdzięczam, robię to samo, czyli daję ten cień aerodynamiczny Przemkowi, żeby on też tutaj zyskał prędkości maksymalnej na tej najdłuższej prostej i w ostatnim momencie zjeżdżam do prawej strony, żeby nie przeszkadzać. No i zaraz zobaczymy jak to z wynikami. Wynikami to wygląda tak, że kończymy Q2 na P2 z niewielką stratą do Piotka Stachulca. Najważniejsze jest to, że przeszliśmy do Q3 i już od tego momentu wszystko będzie dobrze. Jak widzieliście, też wszyscy zakwalifikowali się o dziwo na medach. Nie tak jak w poprzednich kwalifikacjach, gdzie no niektórzy tam na softach, niektórzy na medach, więc tutaj nie było takiego stresu, że ktoś tam cię przebije na tych softach.
Także jesteśmy w Q3 i w Q3 mamy 3 komplety świeżych softów, także wyjechaliśmy na 3 okrążenia, jesteś w stanie zrobić 3 okrążenia, 3 wyjazdy takie, więc na tym torze, no i to jest krótki tor, tak, aleja jest krótka, więc bez problemów 12 minut po prostu dasz radę wyjechać 3 razy. No i jesteśmy na pierwszym okrążeniu pomiarowym na 9 minut do końca sesji. Zobaczymy, jak wyjdzie ten pierwszy lap. No, pierwszy lap to jest taki odnośnik, to jest taki bunker lap, żeby po prostu potem mieć jakieś odniesienie na tych następnych okrążeniach, żeby wiedzieć, czy można tam jeszcze zyskać. Także teraz jesteśmy w nawrocie, wychodzimy z nawrotu. Troszeczkę brakowało mi pewności siebie na wyjściu, więc tam doszło do lekkiej utraty kontroli nad tylną osią, więc to okrążenie, wiadomo, nie będzie idealne. Zawsze te pierwsze okrążenie, no, pozostawia wiele do życzenia. Nie będzie one zajebiste. No i wyjeżdżamy na prostą startową. 1.8.453. 30 straty do Piotrka Stachulca. To jest tylko półtorej dychy szybciej niż w Q2, jak jechałem na medach, więc to okrążenie rzeczywiście, no, nie było dobre. Także teraz rozpoczynamy kolejne okrążenie, ale jesteśmy teraz już na kolejnym wyjeździe, tym drugim. Zostało 5 minut do końca sesji. No i tutaj już na wyjściu z dwójki jest lekka poprawa. Marginalna. Teraz ta szykana tutaj jest ważna, żeby mocno ją przyciąć. Niestety ominąłem za bardzo ten pierwszy wierzchołek. No ale dalej jest tutaj zysk. 18.949 w pierwszym sektorze, co jest, no, takim średnim wynikiem. No i też tutaj wyjście z szykany. Zbyt zachowawczo na razie jadę to okrążenie, nie było one zbyt szybkie, no i niestety tutaj za mocno przyciąłem, no tutaj bardzo łatwo niestety, na tym torze zbyt mocno przyciąć, po prostu te tarki kuszą ciebie, żebyś je ścinał, no i te białe linie są niewybaczalne, więc stwierdziłem, że odpuszczę, no wiadomo, musiałem odpuścić, ale zrobię jeszcze jedno okrążenie pomiarowe, bo miałem wystarczająco paliwa na jeszcze jedno okrążenie pomiarowe, więc stwierdziłem, że nie zjadę do alei serwisowej, tylko rozpocznę kolejne okrążenie pomiarowe i to oznacza, że jeśli to okrążenie nie wyjdzie, to zjadę do alei serwisowej, żeby jeszcze raz wyjechać, a jeśli wyjdzie, to ukończę to okrążenie pomiarowe, ale już nie będę miał czasu na wyjazd, na kolejny wyjazd na nowym komplecie opon. Pozostały 3 minuty bodajże do końca sesji i mamy teraz 30 tysięcznych poprawek, czyli podobnie jak na poprzednim okrążeniu, chociaż tutaj już więcej zyskałem na wyjściu z tej szykany. No i teraz kolejna szykana tutaj, gdzie miałem unieważnienie na poprzednim okrążeniu, tym razem zmieściłem się w liniach i miałem bardzo dobre wyjście, prawie dwie dychy na minusie względem minuta 8400. Już są dwie dychy i teraz nawrót ciaśniutko i zobaczcie, jaka bardzo dobra trakcja na wyjściu, już jesteśmy prawie trzy dychy na minusie. Mamy rekord w drugim sektorze, więc stwierdziłem, dobra Patryk, kończę to okrążenie, bo jednak to jest dobre okrążenie, nie wiesz, czy dasz radę pojechać takie same okrążenie na następnym runie, więc stwierdziłem, że skończę to okrążenie, już nie wyjadę na kolejny run i szykana była dobra i mamy prowizoryczne pole position, minuta 8.113. I do końca sesji byłem na pierwszym miejscu. Teraz Stachulec wyjeżdża na prostą startową i zobaczymy, czy on wystartuje z pole position. Tak, jest. O dychę szybciej pojechał Piotrek Stachulec. Ale i tak jest dobrze. W końcu jakieś dobre kwalifikacje. Kończy je na P2, czyli wystartuje z pierwszego rzędu. No i mam na wyciągnięcie ręki Piotrka Stachulca, bo o to mi chodziło. O to mi chodziło, żeby mieć tutaj tak naprawdę szansę na zwycięstwo. Wiem, że mam tempo wyścigowe. Wiem, że no, jestem w stanie walczyć z Piotkiem Stachulcem na równi w wyścigu. Niekoniecznie w kwalifikacjach, ale w wyścigu wiem, że jestem w stanie to zrobić. Strategia jest dosyć prosta na tym torze. Medy, softy, zużycie opon jest spore, szczególnie tych softów, ale medy trzymają bardzo solidnie, tylko softy bardzo szybko po prostu tracą przyczepność z okrążenia na okrążenie, ale bez problemu da się tutaj przyjechać na jeden pitstop, chociaż dwa pitstopy to nie jest też zła strategia, bo tu jest krótka aleja serwisowa. No i zobaczymy, jak to będzie na starcie. No, zwykle mam średnie starty w porównaniu do innych, ale tym razem trakcja była ok.
Nie stracę pozycji, nie zyskam pozycji i wyjeżdżamy z pierwszego zakrętu na drugi lokacie za Piotkiem Stachulcem. Chciałem spokojnie podejść do tego startu, nie za wszelką cenę tutaj próbować wyprzedzać Piotka Stachulca, bo nie chcę wygrać wyścigu na pierwszym okrążeniu, chcę go wygrać na końcu, tak? Więc dla mnie najważniejsze jest to, żeby teraz jechać bezbłędny wyścig, nie popełniać błędów, nie wciągać się w jakieś kolizje, bo chcę odrobić punkty w klasyfikacji generalnej. A Piotr Stachulec robi, co robi, czyli odjeżdża, wykorzystuje swoje tempo na pojedynczym okrążeniu i robi to bardzo, bardzo dobrze, no już jest sekundę przede mną, więc bardzo ciężko mi po prostu trzymać jego tempo na tym pierwszym okrążeniu i już zerwał tak naprawdę tę sekundę, więc nie będę miał DRS-u, jeśli dojedziemy do trzeciego okrążenia i dalej ta przewaga będzie powyżej sekundy. Także Piotrek Stachulec tutaj próbuje po prostu mi uciec z DRS-u, żebym miał spokojny wyścig, ale ja stwierdziłem, dobra, niech se jedzie. Ja wiedziałem, że mam tempo wyścigowe i że będę w stanie trzymać jego tempo wyścigowe. Także niech se leci Piotrek, a my się skupiamy na swoim tak naprawdę wyścigu. Przechodzimy do okrążenia numer 5 i Piotrek Stachulec przez te kilka okrążeń zrobił sobie tam przewagę 1,5 sekundy, ale to już się trzymało tak naprawdę od 2-3 okrążeń i byłem w stanie trzymać jego tempo bez problemu. I przed nami jest żółta flaga tam na wyjściu na prostą startową, ktoś się rozwalił i wyjeżdża, to znaczy nie wyjeżdża samochód bezpieczeństwa, tylko jest wypuszczony wirtualny samochód bezpieczeństwa, więc musimy tutaj jechać, trzymać się tej delty. Jak widzieliście, po lewej stronie toru były części z rozwalonej Alfy Romeo i pod koniec tej wirtualnej neutralizacji ja tutaj jadę blisko mojej delty i zobaczcie, Piotrek Stachulec jedzie bardzo wolno, dzięki czemu zbliżyłem się na dystans poniżej sekundy, bo po prostu Piotrek Stachulec nie trzymał się delty, zaspał. Miał za dużo chyba na plusie tam na tej delcie, no i dzięki temu jestem teraz tak naprawdę w DRS-ie Piotka Stachulca, więc będę mógł sobie oszczędzać ERS. No i bardziej opony też zostaną zaoszczędzone, ponieważ w momencie, kiedy jedziesz za jakimś kierowcą, te tylne opony są mniej po prostu obciążone, bo po prostu jest większe zużycie przednich opon, a na tym torze trzeba tutaj bardziej oszczędzać te tylne opony i na okrążeniu 13, cały czas jechałem za Piotkiem Stachulcem do tego okrążenia, ale stwierdziłem, że go wyprzedzę i będę teraz ja kontrolował tempo. Jak widzicie na minimapce, tutaj tak naprawdę jest wielki pociąg, nie wiem, to jest chyba do 13 pozycji, tak strzelam na oko, ale na pewno nas jest tam 10 w tym pociągu. I na okrążeniu 17 prowadziłem przez te 4 okrążenia i teraz Piotrek Stachulec będzie mnie wyprzedzał, więc tutaj jest tak naprawdę wymiana pozycji. Ciężko, tutaj nie da się po prostu nikomu uciec. Jak masz DRS, to jesteś w stanie być nawet 0,5 sekundy wolniejszy od danego typka i tak będziesz w stanie mógł się utrzymać za kimś, więc DRS jest mega, mega mocny na tym torze. Ogólnie w tej grze, więc dlatego jest taki wielki pociąg kierowców tutaj złożony od pierwszego zawodnika do, nie wiem, tam ponad 10. No i na okrążeniu 18, to znaczy na tym samym okrążeniu, okrążenie po tym, jak wyprzedził mnie Stachulec, ja wyprzedzam Piotka Stachulca, dochodzi do wymiany pozycji po raz kolejny, ale tam udało się zerwać DRS, jak widzicie na minimapce, Aston się odłączył od Red Bulla, niebieskiej kropeczki na minimapce. A my przechodzimy do okrążenia 20. Dalej prowadzę sobie wyścig, ale tam za nami jest żółta flaga. Szymon Kulik wycofał się z sesji. I tak, wyjeżdża samochód bezpieczeństwa, co oznacza, że wszyscy teraz w tym momencie zjadą do alei serwisowej, bo tu też jest już okno pit-stopowe. W tym momencie już zmienimy na opony soft. I dlaczego tam Przemek tak sfrustrowany na wyjazd samochodu bezpieczeństwa? Bo zostanie zblokowany w alei serwisowej. On jedzie na trzecim miejscu, też ma karę 3 sekund, więc on mocno spadnie w klasyfikacji tego wyścigu, jak tak będziemy jechać w takim korku. Więc Przemek tutaj niestety, ale potraci na tej neutralizacji dosyć mocno. My na szczęście będziemy na pierwszym miejscu dalej.
i zobaczymy, gdzie tam Przemek wyjedzie. No tam Przemek, no niestety, też potracił pozycję na rzecz Szymona Wiatra, więc stracił dwie pozycje w pit stopie. My wyjeżdżamy na pierwszej lokacie, dojeżdżamy tutaj do samochodu bezpieczeństwa, no i teraz będzie kluczowe ostatnie kilkanaście tych okrążeń. Jesteśmy na softach, które bardzo szybko się zużywają. Ogólnie moje zużycie opon jest mniejsze niż Piotka Stachulca w tym wyścigu, więc to będzie moja przewaga pod koniec wyścigu. Zobaczymy. Jest okrążenie 23, teraz samochód bezpieczeństwa będzie zjeżdżał do alei serwisowej i ja teraz tak naprawdę dyktuję, kiedy ruszymy. Ja teraz zamieniam się w taki samochód bezpieczeństwa, także ja kontroluję prędkość. No i w tym momencie daję w palnik, czekałem na moment, żeby tak właśnie, żeby Piotrek Stachulec zaspał, żeby po prostu go zaskoczyć. No i zaskoczyłem, 0,7 przewagi, ale to jest dalej za mało. Przydałaby się taka sekunda przewagi, bo nie jestem pewien, czy jestem w stanie mu uciec. Na te pierwsze dwa okrążenia stwierdziłem, dobra, cisnę ile fabryka dała, żeby postarać się uciec mu z tej strefy DRS. No bo wiecie, no tak jak mówiłem tutaj na poprzednich okrążeniach, no tutaj ciężko komukolwiek uciec z tej strefy DRS. Możesz być pół sekundy wolniejszy i tak będzie w stanie się mógł utrzymać za kimś, więc ja teraz puszuję ile fabryka dała, mam 0,7 przewagi dalej, czyli ciężko uciec Piotkowi Stachulcowi, który jest jednym z najszybszych kierowców w grze F1 2021. No i pod koniec okrążenia ta przewaga wzrosła do 0,8, no więc dychę szybciej pojechałem na tym pierwszym okrążeniu po neutralizacji. Jeszcze jest jedno okrążenie, kiedy nie ma DRS-u, więc jeszcze mam szansę na ucieczkę na powyżej sekundę. No ale zobaczymy, czy to się uda. Także cisnę i pod koniec okrążenia, no już tutaj jest na granicy, prawie sekundy. Prawie mam sekundę przewagi, no ale zabrakło mi baterii. Jak widzicie, mam 1%, a Piotrek Stachulec miał więcej tej baterii, więc no nie byłem w stanie uciec Piotkowi Stachulcowi z DRS-u i musiałem się pogodzić z faktem, że on będzie cały czas siedział mi na tyłku już do końca tego wyścigu. Także no teraz już muszę skupić się na oszczędzaniu ERS-u przede wszystkim, bo no nie mam tego ERS-u, więc muszę troszeczkę załadować baterii. No i przechodzimy do okrążenia 32. Cały czas jechałem przed Piotkiem Stachulcem, oszczędzałem ERS, w ogóle go nie używałem, ale na tym torze bardzo ciężko się ładuje ten ERS. Jak nie masz DRS-u, to jest bardzo ciężko go zregenerować, więc tutaj udało mi się załadować go do 30%, no ale to jest dalej mało i na tym okrążeniu Piotrek Stachulec będzie mnie wyprzedzał, jak widzicie, zjeżdża do prawej strony. No i zobaczymy, no zostały 3 okrążenia do końca tego wyścigu. To jest bardzo dobra w sumie informacja, że Piotrek mnie wyprzedził, bo dzięki temu troszeczkę załaduję ERS-u. Bo miałem dosyć mało, a wiadomo, że jak się jedzie za kimś, to tego ERS-u możesz załadować więcej, bo wcześniej hamujesz, tak? Bo masz większą prędkość na prostych odcinkach, bo używasz DRS-u, więc jest łatwiej załadować ten ERS. I na okrążeniu 34, czyli dwa okrążenia potem, no dalej Piotrek jest przede mną, a za mną Kuba Rzeszu cały czas mnie naciska, szczególnie na tych prostych odcinkach, jakby próbuje mnie wyładować z ERS-u, żebym nie miał możliwości ataku Piotka Stachulca tutaj na końcu tego wyścigu. No i rozpoczynamy ostatnie okrążenie. Pytanie, co jestem w stanie zrobić? Czy jestem w stanie dogonić Piotka Stachulca i w jakiś sposób go wyprzedzić? Piotrek Stachulec, tutaj pod koniec prostej zauważyłem, że u niego lampka zaczęła migać na tyle jego bolidu, co dało mi bardzo no, pozytywną informację, ponieważ widziałem, że Piotrek też nie ma ERS-u i mam ERS-u więcej od niego. Myślałem, że on ma troszeczkę więcej tego ERS-u zaoszczędzonego, a jednak nie, on ma mniej tego ERS-u i byłem pewny teraz, że spokojnie go dogonię, bo jestem dosyć blisko, 40, teraz mam DRS, mam więcej ERS-u i na tej prostej on będzie tak naprawdę bez szans, więc już byłem pewny, że dam radę go zrobić. I tutaj na wyjściu Piotrek Stachulec zjeżdża do lewej strony, żeby mnie przepuścić przed punktem pomiaru DRS. Punkt pomiaru już dawno był. Ale właśnie, punkt pomiaru jest tuż po wyjściu z tej szykany. No, Piotrek Stachulec spróbował zrobić to, co zrobił kiedyś w lidze Polska Liga Esportowa w USA. Tak samo zjechał do lewej strony, ale zapomniał, gdzie jest punkt pomiaru tego DRS-u. No i wykorzystałem po prostu niewiedzę kierowcy Hasa po raz drugi i wygrywamy wyścig o Grand Prix Kanady w końcu. Pierwsze zwycięstwo w tym sezonie, w końcu wracam na szczyt. Uff, udało się. Udało się po tych nieudanych wyścigach. Kilku ostatnich w tej lidze. Jestem znowu na pierwszym miejscu.
No ten wyścig wyszedł mi naprawdę bardzo dobrze, jestem mega dumny z tego, jak go przejechałem. Kwalifikacje też poszły bardzo dobrze. Także wracamy do walki, może nie o prowadzenie w generalce, bo ta strata jest ogromna. No Piotrek Stachulec ma tam przewagę bodajże ponad 50 albo 60 punktów nad drugim zawodnikiem. Link do tabelki gdzieś tam wrzucę w opisie bądź w komentarzu. Ale z tego co wiem, jesteśmy teraz na P6, więc zyskaliśmy tylko jedną pozycję w klasyfikacji generalnej, no ale jesteśmy teraz bardzo blisko już drugiego miejsca, więc no będziemy walczyć sporo rund jeszcze do końca. Teraz wyścigi są dosyć często, bo tak jak wspominałem, we wtorki i w czwartki jest PFS, w piątki będzie Liga, Polska Liga Esportowa od przyszłego tygodnia, no i w soboty standardowo Sol. Także ten wyścig dał mi dużo motywacji do tego, że jeszcze jestem w stanie tutaj walczyć z tymi najlepszymi polskimi kierowcami, a ja wam widzowie dziękuję za wsparcie i co, będziemy się widzieć w następnych filmikach. Dziękuję, trzymajcie się, hej!